Cześć, tutaj Leszek. Jest sobota, 10:30. Oglądam właśnie film o kolesiu, co biega 365 dni w roku. Jest mega kozakiem. Nieważne. To, co lubię najbardziej w weekend, to ta właśnie nieśpieszna kawa w łóżku, oglądając filmy z końca internetu. Dziś nie mam żadnej ustawki, ani zawodów, ani skomplikowanego treningu, dlatego mogę się spokojnie wyspać i zwlec się, kiedy tylko będę chciał. Jednak nim wsiądę na rower, robię jeszcze jedną kawę, jem coś małego, biorę zalecane mi żelazo, przygotowuję dużo wody i w końcu idę się cieszyć słońcem bez żadnego konkretnego kolarskiego celu. Zacznę od bardzo brutalnej, subiektywnej prawdy. Robienie naraz 100 czy 200 albo 300 kilometrów na rowerze w tlenie nic nie wnosi do mojego planu treningowego, prócz dopalania tłuszczu. Dzięki temu nie jestem ani szybszy, ani lepszy, wręcz przeciwnie. Wiem, że krwawią uszy wielu, zwłaszcza ludziom, którzy specjalizują się w dystansach i tatuują po ścianach swoich i swoich znajomych rekordy dystansów. Tylko nie zrozumcie mnie źle. Lubię długie wypady, jednak o wiele więcej przyjemności sprawiają mi czasówki, interwały czy latanie po segmentach, przygotowywanie się do zawodów. Inaczej trochę mi się nudzi. Dodatkowo zaciągam kredyt sił na poczet mocniejszych przyszłych treningów. Rozumiecie, co mam na myśli? Jeśli ktoś nie chce walczyć o waty i prędkość, to nie ma to znaczenia i olejcie to, co mówię. Jeżeli ktoś startuje w zawodach albo przygotowuje się do czegoś, zależy mu na właśnie większej sile, wyższej prędkości i tak dalej, to często takie długie wyjazdy niestety, ale niweczą pewne plany. Niemniej w moim przypadku w ten weekend jest trochę inaczej, bo od niepamiętnych czasów świeci słońce, a srajfon nie zapowiada trąb powietrznych na trasie ani zbyt dużego deszczu. To zarąbista okazja do syntetyzowania naturalnej witaminy D, lansowania się po kolarskich okolicach Mazowsza i pracowania nad piękną kolarską opalenizną. Wybrałem dzisiaj komplet składający się z granatowych spodenek Raso, do tego koszulka POC Race Day, skarpetki Accent i rękawiczki Aeros Decathlonu za 50 zł, które wyglądają na 700. Spoka do kompletu też kaski i okulary dla nieco lepszej wentylacji w ten upalny dzień. Nie zapomniałem też o spontanicznym nastawieniu do dzisiejszej jazdy, dlatego zapominam o pomiarze mocy, wskazaniach prędkości i jadę tak, jak podaje noga. Czasem mocniej, czasem słabiej. Jak jest pod górkę, to robię to na małym blacie, jak jest z górki, to z kolei nie dokręcam. Dzisiaj nie jadę nogami, tylko głową dla cieszenia się słońcem. To jest właściwie jedyny cel. Czasem tak trzeba dla wywietrzenia głowy albo dla spalenia nadmiaru kalorii pod warunkiem, że za chwilę nie uzupełnicie tego kratą browarów. Wtedy też nie ma się co dziwić, że nie chudniecie. Można takie traski trzaskać nawet codziennie i dalej mieć nadwagę, na co ja kiedyś też byłem idealnym przykładem, szanowni państwo. To oczywiście nie zmienia faktu, że na takiej wyprawie jeść trzeba. Najlepiej zabrać nieco złociszy i ewentualnie lekkie węgle oraz coś z sodem i potasem, bo pot, choć może się nie leje strumieniami, to tracimy mnóstwo wody, a wraz z nimi minerały, a dodatkowo gdzieś w pewnym momencie może nam odciąć prąd i okaże się, że nie mamy już jak wrócić, nie mamy czym. W każdym razie chciałem podkreślić, że najważniejsze jest, aby jeździć przy tym wszystkim dla siebie, nie na pokaz innym. Strasznie drażnią mnie przechwałki typu: a co to jest setka, ja zrobiłem 300 kilometrów, a inny 1200. Mi to specjalnie nie imponuje, powiem szczerze, bo mam zupełnie inne cele i co innego daje mi satysfakcję. Każdy jest w stanie zrobić setkę, dwie i trzy. Wszystko jest tylko kwestią czasu i motywu tych działań. Ja swój sobotni cel spełniłem, nie miałem żadnego celu, prócz żądzy odreagowania stresu. Taki oto fajny sposób na spędzenie soboty.